5, 4, 3, 2, 1, 0. No ale właśnie jakby korzenie tego sportu są takie, że jakby wywodzi się one stricte z walki w Aletudo, z walki w MMA. Myślę też, że formuła w kimonie jakby daje możliwość lepiej zneutralizować ewentualne liście, tak? Bo bez kimona nie ma za co złapać. Nawet delikatny liść już jakby zmienia troszeczkę. Domyśliłem się jakby, czym w ogóle się wiąże projekt Favela, jakby z racji tego, że jakby jestem w jiu-jitsu i się tym interesuję. A przede wszystkim dla tych osób na pewno to jest to rodzaj terapii. Także jak najbardziej kibicuję i wspieram, myślę, że to jest bardzo dobry krok. Tak jest, projekt Favela, wyciągamy dzieciaki z łódzkich kamienic, w przyszłości mam nadzieję też z innych miejsc, w których nie jest zbyt kolorowo. No projekt prawie jak brazylijski, chcemy przez tą aktywizację młodzieży pokazać im w ogóle perspektywy, że nie tylko dopalacze i alkohol to jest sposób na życie, że nie tylko jakby koledzy z bramy i wódka, a inne jeszcze są rzeczy na świecie, żeby mogli pojechać na zawody, w ogóle zobaczyć też normalnych ludzi na sekcji. Powiedz mi, jakie ty masz do tego podejście? I czy wydaje ci się, że to jest dobry pomysł? Zdecydowanie tak, też jak rozmawialiśmy przed kamerą rozmawialiśmy tutaj, to jak najbardziej jestem, każda inicjatywa, która dzięki sportowi, sportom walki, czy komukolwiek wyciąga ludzi z biedy i z jakiejś patologii, to zawsze jestem jakby bardzo ku temu jakby przychylnie nastawiony i wspieram to. No tak jak wspominałem, no jakby ja domyśliłem się jakby, czym w ogóle się wiąże projekt Favela, jakby z racji tego, że jakby jestem w jiu-jitsu i się tym interesuję. W historii tego sportu jest mnóstwo postaci, chociażby najbardziej taka, wydaje mi się, charakterystyczna postać to jest Fernando Terre, który pochodzi z faweli i prawdopodobnie gdyby nie jiu-jitsu, to byłby w ogóle innym miejscu niż jest teraz. Więc jakby myślę, że dzięki jiu-jitsu, ogólnie dzięki sportowi można wiele osiągnąć, a przede wszystkim dla tych osób na pewno to jest to rodzaj terapii. Sądzę, że będzie rodzaj terapii. No każdy, sądzę, że trener i mam na swojej sali osoby, które dzięki temu zaczęły trenować, wyszły z jakichś problemów mniejszych lub większych. Także jak najbardziej kibicuję i wspieram, myślę, że to jest bardzo dobry krok. A powiedz mi, bo też wiele osób przy okazji tych liści i tak dalej nie kuma trochę tych korzeni, jakby, że MMA częściowo gdzieś tam przez Valetudo wyrosło z brazylijskiego jiu-jitsu i jakby patrzą się na nas jak na głupków, że chcemy, żeby jiu-jitsu uderzał. Jakbyś mógł nam opowiedzieć, co ty uważasz o tym właśnie strikingu w grapplingu i jakby tej ewolucji MMA i jeżeli chodzi o kształtowanie się osobowości, co daje jiu-jitsu? I może jeszcze opowiedz nam, jak w ogóle ty zacząłeś jiu-jitsu, może to jest jakaś historia za tym? To znaczy ja zacząłem jiu-jitsu trenować, no tak naprawdę, no właśnie, jakby no, moja historia jest podobna. Zacząłem trenować MMA, a zostałem w jiu-jitsu, to znaczy zacząłem trenować MMA. Zacząłem w ogóle trenować sporty walki uderzane, docelowo właśnie trenowałem MMA, wtedy mając niebieski pas, trenowałem właśnie w oktagonie i boks tajski, czyli stójeczkę i jiu-jitsu w parterze z myślą o startowaniu w MMA. No a gdzieś powiedzmy na etapie purpury na tyle się zakochałem w jiu-jitsu, że zostałem jakby tylko w tym. No ale właśnie jakby korzenie tego sportu są takie, że jakby wywodzi się one stricte z walki w Aletudo, z walki w MMA i jakby tam są jakby jego korzenie. Później z walki sportowej, wiadomo, jakby zawsze zasady jakby kreują to, w jaki sposób walka dalej się toczy. Także przez to, że na początku jiu-jitsu było sztuką walki, której się używało w MMA, no to trenowało się więcej tych formuł. Jeśli nie można było uderzać, no to pewne techniki mogły mieć zastosowanie w jiu-jitsu brazylijskim. No i tak to się wszystko jakby rozwijało. No, korzenie są właśnie jakby w walce przekrojowej, tak? To gdzieś tam jakiś tam fajny artykuł był na temat w ogóle rodziny Gracie. Dzisiaj to są bardzo takie barwne postacie, stoją z czarnymi pasami i są traktowani jak tacy
jakby to powiedzieć, no osoby pilnujące pokoju, filozofowie i tak dalej, ale korzenie jednak są troszeczkę inne, to byli jednak, to były delikatnie mówiąc zadziorne chłopaki, którzy lubi się awanturować, czy to na sali, czy poza salą i tak dalej, więc jakby korzenie tego sportu są zgoła inne niż te, które widzimy dzisiaj. No i tak, więc jakby myślę, że warto czasami wiedzieć, zdawać sobie sprawę z tego, że właśnie stąd się to jiu-jitsu wywodzi. No dobra, to ode mnie chyba tyle. Dzięki wielkie. Życzę Tobie i przeciwnikowi powodzenia. Do zobaczenia 15 czerwca. Dzięki. Chyba, że chcesz jeszcze trzy słowa do prowadzących, nie wiem, pozdrowić sponsorów, partnerów, kogokolwiek jeszcze, to się przytnie, a ja Ci zostawię mikrofon. No chciałem podziękować przede wszystkim wszystkim gorylom, swoim podopiecznym, mojej kochanej Karolinie Rudej, którą ostatnio pominąłem i za to ma do mnie żal, moim sponsorom Manto, Forfit, Forphysio, Burger Heaven, ostatnio zapomniałem, Kuźnia Mocy i Provitajory. Dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną i że mnie wspieracie. Pozdrawiam.